już wszyscy dobrze znacie. Jana Krupiczkę z takim tym polskim pseudonimem Kasia Manna też już znacie. Kto ich nie zna, tak bardzo polecam poznać się z nimi jak najszybciej, na przykład podczas przerwy. Bo my Czesi mamy tak, że my najlepsze wrażenie robimy na początku wieczoru i potem jak po prostu przychodzi noc, to jest po prostu gorzej i gorzej z nami. Czyli do rozmowy zapraszam najlepiej teraz. Chciałabym jeszcze powiedzieć, zanim powiem o Weronice, która tutaj do nas przyjechała. O Marcinie. Bo ja ją znam pod artystycznym pseudonimem Pansy. Właściwie co my tutaj wymyśliliśmy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tak zawsze po dwóch latach w różnych po prostu związkach międzyludzkich dochodzi do takiego przełomu. A u nas też tak do takiego przełomu doszło. Myśmy z takiej spontaniczności po prostu tych koncertów, które tutaj organizowaliśmy już ponad dwa lata, zdecydowaliśmy się, że jednak po prostu przejdziemy do takiej regularnej formuły po prostu i wymyśliliśmy dlatego czeski czwartek, który jak widzicie regularnie się zaczyna o 19:30. Ten czeski czwartek, który mam nadzieję, że stanie się taką pieśniarską imprezą regularną, o którym po prostu będzie głośno na mieście. Będziemy organizować każdy pierwszy czwartek w miesiącu, więc już można sobie zrobić kropkę do kalendarza, bo zawsze będziemy się spotykać tutaj. Chyba tylko z małymi wyjątkami. Dzięki Dawidowi mamy tutaj przyjemność spotkać się dzisiaj z artystką o pseudonimie artystycznym Panse, czyli Martiną, która mam nadzieję przywiozła też swoją nową płytę. Przywiozła swoje desku. Ona już pięć. Aha, no nie, ale nie ma sobą pięć. Czyli trzeba się pośpieszyć, bo płyt jest tylko pięć sztuk. Ale płyta jest nowa. Martina przyjechała do nas z Jindrzichowa Hradce. To jest takie miasteczko na południu Czech, tak nie wiem, czy ktoś tam był. Z Wikipedii się dowiedziałam, że tam byliście. Czy tam mają zamek. Zamek i bardzo pięknie, więc po prostu cieszymy się też dlatego, że właściwie z wszystkich naszych czeskich gości to jest właściwie druga dopiero kobieta pieśniarka, więc... No jeszcze była... Jeszcze mieliśmy tutaj Sasię. Abara, czyli trzecia. Czyli bardzo się z tego powodu cieszymy, a mam nadzieję, że po prostu na czeskich czwartkach będzie kobiet jak najwięcej. Więc dziękuję, żeście znowu przyjechali i cieszymy się, że jesteście. Ja tu nie wiedziałem, że ja cieszę się, że...